Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie na temat selektorów. Z angielskiego select oznacza wybierać. Dlatego to się nazywa ogólnie selektor i pozwalają one, jak sama nazwa wskazuje, wybierać coś z jakiego miejsca z pliku HTML. Po czym, gdy wybierze pewne elementy, możemy edytować wygląd tych elementów. Czyli, dla przykładu, gdy mamy tutaj tabelkę, to możemy wybrać tą tabelkę i zedytować jej wygląd z poziomu CSS. Po co się tak robi? Robi się tak po to, aby po prostu można było edytować wszystko naraz z jednego miejsca, żeby można było zmienić za jednym razem na przykład wygląd paru elementów. Dla przykładu poznajmy sobie podstawowe selektory w tej lekcji, czyli na przykład stwórzmy sobie tutaj akapit napiszmy tutaj to jest jakiś tekst i pierwszy selektor, który Poznamy właściwie sobie przypomnimy dlatego że no, Prawdopodobnie już wszyscy znacie ten selektor to Jest selektor podstawowy który wybiera wszystkie Elementy nazwie którą podamy czyli po prostu Piszę sobie że wybieram sobie akapit następnie możemy Zastosować jakieś tutaj powiedzmy background kolor możemy na przykład zmienić Czyli kolor ustawimy sobie na przykład Czerwony ustawmy mu szerokość na przykład 500 pikseli i jak widzimy, mamy to jest jakiś tekst, który został napisany na takim tle. Dajmy mu jeszcze margines, na przykład 5 pikseli z każdej strony. Jak widzimy, to taki sposób teraz wygląda. Dajmy jeszcze padding, żeby na przykład ładniej wyglądało, i wygląda to teraz tak. Coraz lepiej, tak? Czyli selektor wybiera, a później po tym możemy edytować jego, powiedzmy, elementy, które wybrał. Dobra, następny selektor który wygląda w taki sposób, pozwala on wybrać wszystkie elementy, których klasa będzie równa, właśnie tak, tak. Czyli jeżeli stworzymy sobie w tym momencie, powiedzmy, następny akapit i też dodamy tutaj, to jest jakiś tekst, odświeżymy, następnie tutaj dodamy, że to ma tylko tyczyć się P, którego klasa jest równa FU, to oczywiście straciło to ten wygląd. Natomiast, gdy dodam do jednego z nich, właśnie FU, to jak najbardziej zostanie to tutaj zaakceptowane. Ok. Następny, jaki tutaj mamy, to jest co? Identyfikator. Wygląda on identycznie jak klasa, tylko wtedy tutaj wpisujemy ID. I żeby się do tego tutaj odwołać, robimy to w taki sposób, ale oczywiście bez tego P, no bo identyfikator na stronie powinien taki sam identyfikator, na stronie powinien być tylko jeden, nie więcej. Dlaczego identyfikator powinien być jeden? Bo identyfikator identyfikuje bezwzględnie jakiś tam element, więc a klasa to po prostu może być jakiś taki zbiór, kolekcja wielu elementów naraz. Dobra, następny mamy wybierz wszystkie elementy na stronie, czy możemy wybrać wszystkie i zedytować ich wygląd, następny to jest wybierz wszystkie elementy o nazwie p, div oraz p na przykład, czyli gdybym tutaj dał div, to w tym momencie, może nie zasesujemy tego, tylko zrobię sobie tak, w tym momencie jak widzimy wybraliśmy tylko p, ale jak damy przecinek div, to wybieramy p oraz div, tak? możemy wybrać parę elementów naraz a teraz może coś yy, bardziej skomplikowanego czyli możemy wybrać wszystkie elementy o nazwie p których klasa jest równa fu i dodatkowo muszą one znajdować się w jakimś div czyli jeżeli stworzymy sobie powiedzmy to w taki sposób że te p pójdzie do tego diva tak to w tym momencie możemy to zapisać tak, w divie, gdy znajduje się p, to zastosuj na każdym p właśnie tą jak widzimy konstrukcję. Możemy jednak zrobić tak, że chcemy zastosować tylko do jednego, czyli możemy na przykład tu nadać klasę, równa się tralala, tak? I w tym momencie możemy spokojnie zastosować tylko do takiego którego klasa będzie jeszcze -la, la. ale dodatkowo musi być on co w środku, czyli to jest jakby takie warunkowanie, bo jeżeli nie będzie w środku diva, to w tym momencie w ogóle to nie zostanie zastosowane. Ok, następny selektor polega na tym, że jeszcze dodatkowo obok tego możemy dopisać znak większości. O co chodzi z tym znakiem większości? Zostawmy sobie może tak, tutaj dodamy znak większości, może zmienimy klasę na taką normalniejszą, fu i w tym momencie chodzi o to tak jak tutaj pisze, że wybierz wszystkie elementy o nazwie p których klasa jest fu fu są one w środku div ale ważna sprawa, muszą być to elementy które są bezpośrednio dziećmi elementu div co to znaczy, że muszą być bezpośrednio dziećmi elementu div chodzi o to, że kiedy my zrobimy tak to te wszystkie tutaj elementy są bezpośrednimi element dzie dziećmi, jak widzimy. Teraz nie zastosowało nam tych styli z tego względu, że chcieliśmy jeszcze wybrać takie p, których klasa jest równa fu. Więc dodajmy może tak. I jak widzimy teraz zastosowało nam to na wszystkich one są bezpośrednimi dziećmi natomiast nie bezpośrednimi dziećmi jest coś ta, taka sytuacja, że gdybyśmy mieli coś takiego tutaj że ten gościu jak najbardziej już bezpośrednim hmm, tylko oczywiście tutaj dałem też div w środku div, jakiegokolwiek napisałem <ścoughs> bo proszę zauważyć, że w tym momencie hmm, on jest ten p klasu jest bezpośrednim elementem tego diva. Nie jest bezpośrednim elementem tego, ale tego, tak, jak najbardziej. Więc musimy sprawić, żeby tutaj coś się wyróżniało. Możemy na przykład tu stworzyć sekcję. Sekcja to jest to samo co div, tylko ma bardziej semantyczne znaczenie. To już bardziej z HTML-a. Piątki na przykład. Czyli jak widzimy, w tym momencie to jest jakiś tekst, no, jest już w tym momencie niepoświetlony, bo nie jest bezpośrednim elementem. Aby może pokazać dokładną różnicę tego, przejdźmy sobie tutaj i usuńmy sobie teraz ten znak, i zauważymy, że teraz zaznaczyło nam wszystkie cztery. No bo w taki sposób, gdy jest to zaznaczone, to zaznacza nam wszystko wewnątrz jakiegoś Diva który jest, akurat ma P i klasę fu bo tak powiedzieliśmy. Natomiast, gdy tak dodamy, to wszystkie, pod warunkiem, że są bezpośrednimi dziećmi tego diva tutaj. Jak widzimy, tak to działa. Natomiast co robi ten następny? Gdy dodam, damy sobie tutaj plusa, to w tym momencie, co się stanie, wszystko jest białe. O co chodzi? Chodzi o to, że to zakoloruje nam pierwszy taki p klasu, który będzie sąsiadował z divem dokładnie po. Czyli jak ten, tak jak widzimy, jest po. Natomiast przed, gdyby był, to jak widzimy ten przed tutaj, tym divem, nie został tutaj zakolorowany. Czyli po, ale co lepsze, tylko jeden po. Nie może być więcej niż jeden. Jeżeli chcielibyśmy więcej niż jeden, to w tym momencie tutaj korzystamy z tego tutaj znaku. Jak widzimy, wtedy zaznaczyło nam tutaj dwa. No bo dwa tutaj daliśmy po tym divie takie p słuchy. Gdybyśmy dali tutaj więcej, to one wszystkie zostaną zaznaczone. Chyba, że powrócimy znowu do sytuacji z plusem. W taki sposób, tak? i teraz to się może zastanowić ale w jaki sposób ja mam to wykorzystać o co w ogóle w tym chodzi ciekawym użyciem jest na przykład tak jak to zrobili na tej stronie o co chodzi wejdźmy sobie tutaj Ctrl Shift J i podglądnijmy sobie kod co oni tutaj wykombinowali czyli zaznaczę sobie to tutaj i wejdziemy sobie w style przypatrzmy się oni zrobili sobie coś takiego że mają obrazki no i mają jeszcze dodatkowo yy, dam jeszcze Ctrl U Span. Jak widzimy. I stwierdzili, że gdy po obrazku będzie SPAN, to w tym momencie zastosuj na tym spanie margines left minus 110 pikseli. Inaczej tego nie stosuj. I co oni teraz zrobili? Zrobili coś takiego, że po prostu, gdy ktoś nie poda obrazka, no to będzie tekst. Jeżeli podał, jeżeli jest obrazek to tekst nie jest potrzebny bo bo po co w zasadzie że ten tekst jakby ma zastępować ten obrazek gdyby tego obrazka nie było takie coś można oczywiście zrobić programistycznie No ale powiedzmy gdyby się nie wiedziało jak tego zrobić programistycznie No to można też zrobić to tutaj za pomocą stylu Zobaczmy sobie hmm, co by się stało gdybym bo, zresztą bo tutaj mogę edytować gdy tutaj na przykład zmienię te piksele tutaj na minus 0 pikseli, czyli nic nie zastosuję. Jak widzimy, ten tekst tu jest, prawda? Natomiast ponieważ gdy jest span, to ma po prostu on cofnąć to 110 pikseli, czyli schować za tym obrazkiem, który znajduje się tutaj ten tekst, który tu był. Natomiast gdy nie ma, to ma się pojawić. Zresztą to widać. W tym pierwszym przykładzie mamy obrazek i span, więc pokazał się obrazek. Nie został zastosowany. To znaczy, został zastosowany przez to ten margines less minus 110 pixeli. W tym drugim przypadku też został minus 110 pixel, natomiast tutaj nie mamy najpierw obrazka, a później spana, nie sąsiadują ze sobą, więc po prostu nie został zastosowany tutaj styl minus 110 pikseli ale ja widzimy, jest to ciekawe zastosowanie na przykład takiego właśnie operatora tutaj pomiędzy tymi dwoma selektorami Czyli Albo plus, albo na przykład to, to w tym momencie wszystkie wybierze, tak? No i w taki oto właśnie sposób poznaliśmy sobie podstawowe selektory, a w następnej lekcji poznamy selektory atrybutów. To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję ślicznie.